Ale tu mamy zrobione wszystko już, dobra. Tam coś jeszcze jest. No. Zbadajmy chatkę. Może tą chatkę badałem już. Chyba badałem. No, te chatki były dobra badane. W sumie czekam na finalną wersję. No właśnie, w tą stronę idę. Finalną wersję moda graficznego od pana Hulka Hogana. Kurde, co to za znak jest? No i zresztą się dublują, no. Chyba, że on jest... A, chyba, że on zniknie mi. Dobra, zobaczymy. Coś nie chce. No, będzie mi irytował tutaj zaraz. No, jakiś jeszcze super mod graficzny, super turbo, ostateczna wersja. No i ciekawi mnie też dodatek, a czy dodatek, update pod RTX, aż go wydadzą kiedyś. Twórcy, zobaczymy co tam zrobią. O! Gomel! A nie, żywiołek. Może damy radę. O! Nie, nie damy rady. Na razie gomel. Nie, chyba nie. Szukamy dalej szczęścia. Brzegiem trzeba iść, tędy na przykład. O. Można li tam iść. Nie jestem już, nie jestem już, o właśnie. Dzień dobry. No bo nikt nie pisze, nudne, albo oglądają po prostu i są zafascynowani, w co wątpię. Spadamy. Paku pewnie kanapeczki, no to nie będziemy pakowi przeszkadzać. Czujmy za te. Prawie jak w Asasynie. Tu coś chodzi po brzegu. Okej, szybka podróż na łódce. Gdzie się mogę teleportować? Szybką podróżą na łódce. Niewiele tu mogę przystać. Tu przystań. No niewiele mnie widzę.
To jest na górze czy na dole? Co? Jeszcze, a jeszcze kawałek. Ojej. Chyba na górze. No, brzmi fascynująco. Bardzo tak, dzień dobry. To chyba nie podejdę, chociaż może. Cześć, opatrzy, co tam? Się dzieli po prostu, no fenomenalnie. Dobra, idziemy. O, chyba tam. Czy to jest miejsce z księżycem? Chyba to jest to, co miejsce z księżycem, tak mi się wydaje. Tak, chyba to jest ta półka. Pytanie, czy podejdę, bo to jest. No, udało się. Nie będę skakał z klifu, nie? Albo gryf tu siedzi. Nie, księżyc, dobra. Albo gryf tu siedzi. A wiwerna, na razie. Dobra, na razie. To się potem znajdzie, to. Dobra, co to możemy jeszcze sobie znaleźć? Tutaj źle, tutaj źle. Tutaj jest za duży poziom, tutaj jest za duży poziom. Tutaj jest. Dobra, mamy godzinkę ten. Ma zadanie, zróbmy zadanie z Kejromec może. Zaproszenie od Kejry przyjmijmy sobie, czemu by nie? Mogę zrobić. Oj! Nie lubisz srebra, co? Może ona będzie miała na handel coś do eliksirków. O! Pieniądze? A pieniądze? Nie. Co to mi zostało tutaj? Co za znacznik? O tam. Dobra. Oho. Coś zielonego wszedłem. To jest coś zielonego. Po co mu były te szczury? Przeklęte szkodniki, lepiej byłoby to łopatą roznieść. Aha. Sylwana? Nie, chyba nie. Kejra, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być, nie koty z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zebrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się. A, z nią już gadaliśmy. Ani. Pewnie zostały. Tak, chętnie. Dawaj rzeczy. O, właśnie. Oho, 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 proszę bardzo, no.
Ale nie ma alkoholu. Miałem wiśniówki, kurde, to jest złe. A ziarn nie masz? Może nie ma. Kurde. O, północny wiatr. No dawaj. Nie ma sporyszu, nie widzę, nie. Pyłu też nie ma. Co to jest za, co to jest za czarownica po prostu? Nic nie ma, nic nie można kupić. Balisa i szakłak. Też nie ma. Kurde mol. A, czarny proszek ma. Masz czarny proszek? Widziałem czarny proszek. To jest czarny proszek, tak. Przynajmniej tyle. Ach, ta wiśniówka, kurde. No dobra. Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. A dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Pewnie. Możnowładca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerat był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Czemu ci na tym aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie, pani! Wyście taka wielka czarownica! Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica?
Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym od ludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie? Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. No, łódeczka fantastyczna. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słychać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Ach, proszę bardzo. Skąd masz ten ksenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja? Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Telefon. Trudno skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów? Najmniejszych. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. No to drogę. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Mhm. Dziękuję. Bardzo proszę. Dobra. Zadanka. Mysia wieża. I w drogę. Cześć, robaczy. No chodź, wyjdź z krzaków i chodź. Dobra. Cześć, Rocket. Jak tam samochodzik? Jak tam? Widziałem, że jeździ, to chyba dobrze. Uroczy drzewo. Thank you.
I łódeczką, tak. Ulęgałka chyba. Hehe. O Jezus, Maria. Jak ci idzie? Dopływam do brzegu. Świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. O, robaczki. Jezu. Co to było? Geralt! Jesteś już na wyspie? Ksenoglos działa? Halo! Co? Nie rozumiem. No tak, już się począ. Tylko trzymają te zaklęcia. Co? Są jakieś zakłócenia. Musisz być bardzo ostrożny. Dobra. Enka czyta. Jest pisał, że czyta. I zaraz pewnie przyjdzie. Poświecimy sobie kagankę, zobaczymy co duchy powiedzą. O, tu dziady będą robione, dobra. No coś jest? Spadnie, no dobra. Dużo nim jest, to jest dużo nim jest. O!
Dobra, udało się nie umrzeć. Są jakieś duchy, dobra. A bo to pszczoły są. Nie, duchy chyba. Nie? Coś dziwne. O, już nie ma. Okej. Okej. Okay. Tu są te robaki. Nie wiem, co to jest w ogóle. Dobra, czekam na podejście ze światów jakieś. Powinny być chyba. Nie widzę, nie widzę. Cześć Tasmański, czołem. Nie widzę, nie ma morskie powieści. Tam chyba zielony, aha, jest tam, dobra. Spróbuję użyć kaganka. Zwierzyli się, nie wpuszczą Graham. Cicho, głupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam wiedzieć zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera? I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą drzeć. Droga wolna, ludziska! Na nich! Okej. Okay. Krzyż bab. Oś, kubana. Dobra. O, proszę bardzo. Warto zwiedzać, warto zwiedzać. Początek dookoła. A tego nie potrzebuję.
Oh yeah. O! Imperator, dzięki, 5 miesięcy. Dziękuję bardzo, panie imperatorzu. Dziękuję, dziękuję. Oh yeah. Zrobił, boom. Kurde. Dziękuję. Niech ci bozia w dzieciach i tak dalej. Miłko, uchodzić trzeba! No, co żywo? Miłko, co ci? Nie wiem. Gorąco. Pali. Co? Nie, nie podchodź! Nie zostawiaj mnie! Okej. Coś się tu faktycznie działo niedobre. Ciekawe, co przyciągnęło tu tych ludzi. Głód czy chciwość? Dużo skrzynek widzę. Ale coś chyba nie. Dzięki wielkie, panie imperatorze, jeszcze raz. Dzięki. No, to coś będzie jeszcze chyba, nie? Mogę wejść. Dawaj, to będzie tyle, okej. To wchodzimy, badamy myślą, wiesz. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Roi się tu gdzie szlachcic, żeby się sprawi tyle samo co martwy. Myślę, a że tu zgodnie... leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przędziła dnia. Nie musisz mi o tym dokładnie opowiadać. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili. Za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Okej. Okay. Jak tu gdzieś zejście niżej jeszcze? Nie widzę na razie. Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. Jezus Maria. Nawiedzony dom. Najpierw trzeba okraść. Dużo klatek. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną.
A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska za przodem. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to cwańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, jak cuchną. Okej, to była, mamy wieżę ze szczurami po prostu, no fenomenalnie. To by było chyba wszystko. Idziemy wyżej. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie służ mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się... Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie służ mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak. Okej, to się trafia, tak. Że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie, chłopi wdarli się do wieży! Okej. Będzie uspokoić. Masa szczurów, kości. Krzesełko się samo rusza. Fenomenalne. Okej. Tyle złota. Umarlakom już się przecie nie przyda. Aż dziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? Okej. Okay. Ja se wezmę, ja se wezmę. Więcej mówisz? Fenomenalnie. Nie ma nic. O, przepraszam. Chodźmy jeszcze wyżej. No idę, no nie stukaj tak. Okej. Okay. Coś na dole mi zostało, nie wiem co. Idę szybko na dół. Moje mierzi po oczach razi. Jeszcze niżej. Nie, że było, tu było zejście. A to, tu już zbadałem przecież. No nieważne. 2,5. O kurde, ty. Subuj krokie, dawaj.
Okej. Okay. Gdzie jesteś? Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Okej, okay, poszukaj. Chyba się tutaj się odsuwa chyba. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Nie. O. Jak moje to nic. To są marne grosze. O. Na laboratorium i to nieźle wyposażone. Ludzie w słoikach, patrzcie. Mamy tutaj zapiski jakieś. Muszę sobie przeczytać. O, ja bym pił piwa. Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną.
To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Jezus Maria, szczur ją zjadł żywca. Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham. Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Coś kręci, pani duch. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości i niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? No nie ma wyjścia. Porozmawiam z Grahamem. Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać.
Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. Dobra, mamy szczątki Annabel. Zbierzmy rzeczy jeszcze tutaj. Na górze coś jeszcze chyba jest. A, wyjście na szczyt. No dobra. A tutaj coś? Klatka. Tych ludzi trzymano w klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. Dobra, chodźmy po tego pana rybaka z kumni... Nie, w rudniku jest. Dobra, chodźmy tu. Nie chowa swoją ukochaną. Cesarz nas poprowadzi prosto na Nowigrad. Abraham, puść mnie! Mówiłem wam, że nie chcę nikogo widzieć. Ale dajcie mi wszyscy spokój! Czego za mną leziesz? Ciekawy jestem, czego chciałeś od Grahama. Matka się o niego martwi. Po tym, co się stało na wyspie, cięgiem sam w chacie siedzi, z nikim nie gada. Po mojemu to mu się mózg od tego nieszczęśliwego miłowania zważył. Pogadajmy zatem sami. Chcę z tobą porozmawiać. Głuchy czy co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Jestem Wiedźminem. No i co z tego? Dlaczego miałbym z tobą rozmawiać? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Piękny! Przychodzę w sprawie Annabel. Annabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Annabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Kochały się? Czekaj, tak? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły cham. Opowiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, Ziębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Annabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli! Nie każ mi o tym mówić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja... nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To przez nich się otruło. Annabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale... to znaczy... czy ona... powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli... ona wtedy ciągle żyła? Ale nie... to niemożliwe. Była całkiem zimna, jak trup.
Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Czujesz się winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. Bogowie, co ja zrobiłem? Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. I tu się mylisz. Anabel wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Anabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To są jej kości? Wyjął jej kości z kieszeni, proszę bardzo. Daj mi je i zostaw mnie samego. Dobra. Obrazek jakiejś dziewczyny i wiązanki kwiatów. To wygląda jak mała kapliczka. Graham, uspokój się. I teraz tak, patrzcie, co się stanie. Ja sobie wyjdę. Podejdę. Dzień dobry. Zabiła go. Zanosi się na deszcz. Nie żyje. Anabel nie była zwykłym duchem, tylko morową dziewicą. A teraz jest na wolności. Pięknie. Ale klątwa zdjęta. Możemy powiedzieć, że się udało. Dobra, fantastycznie, udało się. Ktoś umarł, ale trudno. Takie życie. VR, na pewno mnie stać na VR, aha. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi? Nie sądziłam, że aż tak interesuje cię moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym. Pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Zły urok był zogniskowany na duchu Anabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Anabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Anabel uwolniona. Ale okazało się, że jest morową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? No. No nic. Najważniejsze, że udało się odczarować kłomnicę. Dzięki się zobaczyłem. Dobra robota. O, kawa mi się skończyła. To niesiorbne, nie mam. Jedna rzecz. Co takiego? Anabel powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. Powiedz, co masz zamiar zrobić z Kagankiem? O, nie, przepraszam. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Oho. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać?
Jest jeszcze jedna mała przysługa, która...